Dostałem ostatnio zapytanie na stworzenie strony internetowej i nie byłoby to nic szczególnego, bo dostaje ich dużo, gdyby nie jeden fakt. Gdy przyjrzałem się temu mailowi, okazało się, że osoba, która wysyłała to zapytanie, wysłała tego samego maila do tam około 50 firm, może nawet więcej. Yy, oczywiście o tej samej treści, z tym samym zapytaniem. No i takie wiadomości zdarzają się co jakiś czas. Yy, często my jako wykonawcy wtedy nie umieszkamy sobie troszkę pośmieszkować i powysyłać jakieś komentarze. Powrzucam ci parę przebitek teraz na ekranie. Ale nie nagrywam tego filmu po to, żeby komuś wytykać to, że sprawdza sobie oferty w różnych firmach, tak? No bo sam jak coś kupuje, to też porównuję, analizuje i tak dalej. Natomiast chcę podać ci trzy proste wskazówki, dzięki, którym oszczędzisz trochę czasu, nerwów i energii na poszukiwanie wykonawcy strony internetowej. Wskazówka numer jeden: jeżeli szukasz kogoś, kto zrobi ci stronę najtaniej, to daruj sobie research w Google, szukanie gdzieś tam wykonawców, zbieranie maili, pisanie do nich. Wejdź sobie na Facebooka, na grupę typu zlecenia dla freelancerów, dla studentów, dla grafików, dla kogokolwiek, dla programistów. Napisz tam ogłoszenie, że chcesz zlecić stronę internetową taką i taką. Za chwilę dostaniesz tyle komentarzy, w których będziesz mógł przebierać, sobie wybierać, i, i prawdopodobnie będą ceny dość atrakcyjne. Tylko weź pod uwagę to, że do takiej najtańszej strony internetowej z czasem prawdopodobnie będziesz musiał sporo, będziesz musiała sporo dopłacić, żeby tą stronę zrobić tak jak należy. Tak? Bo później zaczniesz się pozycjonować, reklamować, wyjdzie, że jest bardzo dużo problemów, które trzeba rozwiązać, ale dowiesz się o tym dopiero po fakcie i no niestety ostatecznie ta strona będzie Ci kosztować dużo więcej. Wskazówka numer dwa, jeżeli... Nie zależy ci koniecznie na najniższej cenie, ale na tym, żeby znaleźć dobrego wykonawcę, rzetelnego, profesjonalnego, takiego, z którym dobrze się dogadujesz, to zrób sobie research w Google, wśród osób, które mają strony internetowe. Popytaj o jakieś polecane firmy, poszukaj na YouTubie, czy cokolwiek, wybierz sobie trzy czy pięć firm, które najbardziej Ci się spodobały i do tych firm wyślij zapytanie, powiedz, czego oczekujesz i z tymi, firmą, z tymi firmami. Rozmawiaj. Stracisz wtedy mniej czasu na analizowanie ofert, na wszystkie rozmowy, maile itd. Tak I no i wskazówka numer 3, jeżeli już wysyłasz to zapytanie do tych 50 firm, to użyj proszę chociaż pola UDW, czyli ukryte do wiadomości, tak żebyśmy my wszyscy nie widzieli, do, 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 kogo, to, do kogo to wysyłasz. A najlepiej po prostu napisz każdemu osobno maila, będzie wiadomo, że to jest od do. No, i tak będzie po prostu trochę, trochę fajniej. No i wracając do tytułu filmu, dlaczego w tym przypadku mniej znaczy więcej? Ponieważ jak wyślesz mniej zapytań, to będziesz mieć więcej czasu na to, żeby poświęcić go swojej firmie. Zamiast analizować 50-100 ofert, zapytań, prowadzić ze wszystkimi rozmowę, możesz poświęcić ten czas na rozwój swojej sprzedaży, swojego produktu, swoich usług, zajmowanie się tym, co przynosi Ci pieniądze. I fajnie to podsumował jeden z odbiorców tej naszej zbiorowej korespondencji. Pozwolę sobie zacytować. Nasz rekordzista załączył prawie 200 podmiotów. Z ciekawości zadzwoniliśmy do niego po pół roku i okazało się, że nie zdecydował się na żadnego usługodawcę, bo utonął w odpowiedziach. A jeżeli w ogóle nie masz czasu i chęci szukać dobrego wykonawcy strony internetowej, a potrzebujesz go akurat, to mam dla ciebie dobrą wiadomość. Już go znalazłeś. Sprawdź moją ofertę na stronie arturkosiński.pl. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia, do usłyszenia.